Dzień dobry, cześć i czołem. Rybnik Rymer, przystanek osobowy na linii D29-158 13 maja 2020 roku. Kamera, obiektyw odwrócony w stronę Radlina Obszar i z tamtej strony mi wyjedzie jakiś skład. Druga strona właśnie już jest. Powtarzacz pomarańczowy. Migające, więc zaraz powinien jakiś skład wyjechać. Nie wiem, czy to pojedzie z Włodzisławia bądź z Chałupek Czech, czy z KWK Marcel. Tu mamy kierunek rybnik towarowy. O, już tam coś słychać. Jakiegoś węglarza. O, już za chwilkę się coś powinno wyłonić z załuku. Traks. Oj, ładowny węglarz. .186 354-7 akiem. Skład kolpremowski. Pięknie miał. 3200 brutto. No, nieźle nawalone. O, węgla. Dobra. Oczekujemy na kolejny składzik. No i drugi składzik nam z Talbotami wyjeżdża. Czeska z Kodzino. .163 047-4. Słyszeliście piękny stukot? Przy takiej prędkości jest niesamowity dźwięk uderzenia kół. W zespolenie szyny. Dobra, dwa składy mamy. A tam jakąś stójkę dostał na wjazdowym, na towarowy. No tu chwilę za tym łukiem jest tunel. I tam za półtora kilometra wjazdowe, 2 kilometry chyba stacja jest rybnik towarowy. Dobra. Zapowiada nam się trzeci skład.
właśnie od strony Rallina, obszar. O, już coś tam się wyłania. Łamaniec ze składem kontenerowym. Kontenery to są te kontenery do przewozu koksu. ET41077. Służbę na tym łamańcu pełnił mój kolega, mechanik PKP Cargo, Marcin Z. Borodo. Pozdrowienia, panie mechaniku. No to ładnie się trafiło. O, tu mamy talboty od strony Radlina. Dwie Skody. Szestolaki. 130 013 6. Właśnie zanosi się, proszę was, no tarcza nie mryga, więc Batory jeszcze chyba teraz nie przejedzie, choć już jest ta godzina 15:08, ale coś mi się zdaje, że od strony towarowego coś będzie jechało. No i z drugiej strony Batory też za chwilę śmignie z chałupek do Warszawy. O, już chyba będzie bateria, bo tam słyszę z tyłu. Ja. Tu mamy następny, piąty skład z talbotami i też od strony wszystko Radlina, Wodzisławia, no. Z drugiej strony mi nic nie chce jechać. ET221120.
O, piąty skład. Piąty skład, półtora godzinki. Czekamy dalej. Teraz będą dwa składy pasażerskie, Koleje Śląskie, Włodzisław, Katowice i Polregio z Krakowa do Chałupek. Tylko że na odcinku Kraków-Jaworzno-Szczakowa jest komunikacja autobusowa. A już tam w oddali słyszę na Katowice KS-kę. Wasia 2 WE 004. Już mi się po prostu tego nie chce nagrywać, tych tramwajów. No ale jak już jedzie, to już niech jest w tym obiektywie. O, a tam mamy z naprzeciwka drugi impuls. Drugi pociąg impuls. Polregio. Czyli 6 WE 004, tak, chałupki. Dobra, jeszcze chwilkę poczekamy. Za niedługo będzie tutaj 2 godzinki. No, teraz myślę, może co jeszcze pojedzie po tych dwóch składach pasażerskich. No dobra, tu się chyba więcej nic nie zapowiada, bo od momentu przejechania tych pociągów pasażerskich się tu nic nie pojawiło już. A jakiś czas już czekam. No, no to nic, będę zakończał ten materiał. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Intercity Przemo, 13 maj 2020. Bajo!